Bardzo chciałbym życzyć festiwalowi Etiuda i Anima kolejnych 20, jeszcze następnych 20, jeszcze następnych 20 i jeszcze następnych 20, tak żeby tak równo dobił do tej setki. No, ja tam pewnie tego już nie dożyję, ale mam nadzieję, że przynajmniej na 50. obchody zostanę znowu zaproszony. Strasznie trzymam za Was kciuki, bo bardzo fajną robotę robicie. No, trzeba życzyć następnych wspaniałych lat i spotkań. To wszystko chyba. Aby tak dalej. Well, many more editions, great films, and hope I can come back sometime. 100 lat istnienia. Nie wiem, wszystkiego co najlepsze, ale widzę, że tutaj całkiem nieźle to wygląda. Ja dawno nie byłem w Krakowie, tego budynku nie widziałem. No, słuchajcie, 20 lat to już nie ma żartów. Taki wynik zobowiązuje. Jesteście dłużej w branży filmowej niż ja. Patrzę na Was i się uczę, więc trzymajcie nadal taki wysoki poziom. Ze swej strony ja się cieszę, że mogłem być częścią tej Waszej historii. Żałuję, że nie mogę być tam dzisiaj z Wami, ale bawicie się na pewno świetnie i tego Wam życzę. Świętujcie, bo macie co. Całą ekipę serdecznie pozdrawiam, z Bogusiem Żmudzińskim na czele. Trzymam za Was kciuki i życzę Wam wszystkiego najlepszego. Dużo dobrego. Pozdrawiam. Leszek Dawid. Życzę, żeby w następnych 20 latach każdy z tych filmów, które tu będą miały premierę na tym festiwalu, zdobywały nagrody w Nowym Jorku, gdzieś tam w Edynburgu, czy gdzieś i tak dalej. 20 lat, czyli jesteśmy już dorośli. Życzę twórcom festiwalu i publiczności, żeby będąc dorośli nie przestawali być dziećmi. 20 lat to jest dosyć duży kawał czasu, ale czeka Was jeszcze dużo więcej, mam nadzieję, i życzę, żeby to się przewinęło na tym, jakby to powiedzieć, etiudalnym czy etiudycznym ekranie wiele filmów, które będą dziełem przyszłych wielkich reżyserów polskich. I think they're definitely doing something right. Keep on doing it. Etiuda i Anima. W związku z 20-leciem życzę festiwalowi Etiuda i Anima. W związku z 20-leciem życzę festiwalowi Etiuda i Anima następnych wielu, wielu wspaniałych lat, oby festiwal trwał jak najdłużej, a widzowie i studenci cieszyli się z tego, co zrobili i z tego, jak widzowie ich odbierają. Dziękuję pięknie. Wszystkiego dobrego.